I Małgosia go rozkłada późną jesienią, a składa wczesną wiosną. Jakieś wzory. Znaczy ja mówię, że są bardzo proste, ale dla mnie to jest skomplikowane. Potem jak patrzymy, jak to się robi, to wydaje się to bardzo proste. W tym roku przyszłam do Wielki Zabaw, zaproponowałam, że będziemy robić dalszą kontynuację projektu, który się nazywa Historie utkane z nici, i Mirka nie odpuszczała, tylko mówiła nie, żadna inna miejscowość, żadna. Czechy Orlańskie po prostu tutaj musi być ten projekt. Dlaczego historie utkane z nici? To jest temat, który tytuł projektu, który już tak przylgnął i ja mam nadzieję, że będziemy go prowadzić jeszcze długi czas i w wielu miejscowościach, ponieważ tak nam się zawsze wydawało, że zrobić taki chodnik, czy kapę, czy pereborę, to się komuś wydaje, że to jest od tak sobie, po prostu trochę. Tak godzinę ktoś posiedział, zrobił. Nieprawda, to nie jest godzina. Przy tym spędzało się, panie wiecie najlepiej, panowie też pewnie. I tak sobie myśleliśmy, że te rękodzieła, bo te chodniki i perebory to my traktujemy jako rękodzieła, dlatego że to po prostu stworzyły ludzkie ręce, ale też dlatego, że to są po prostu takie dzieła sztuki, które miały formę użytkową, w tej chwili pewnie już bardziej służą temu, żeby cieszyć oko, ale jak kobiety siedziały przy tych krosnach i to tworzyły, to myślały o czymś i one robiły to po coś, tak? Albo robiły to dla swoich jeszcze nienarodzonych dzieci, albo jak się przygotowywały do ślubu, albo potem już jak były matkami, żonami, babciami. Po prostu robiły to w jakiejś intencji.